Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w twierdzy edycji ostatecznej. Jak wiecie, wyszło już DLC, prawda? Które zawiera kampanię Zatoka Świni, więc sobie gramy. Już zrobiliśmy jedną misję, przed nami druga o nazwie Niebezpieczna Gra. Oczywiście grać będziemy na najwyższym poziomie trudności i w każdym razie lećmy z tematem. Misja druga, Niebezpieczna Gra. Pa, pa, pa. Wróciwszy na morze, przez kolejne dwa dni szukaliśmy miejsca, w którym moglibyśmy bezpiecznie dobić do brzegu. Niestety każda próba kończyła się fiaskiem, gdyż wróg zawsze na nas czekał. I to w niemałej liczbie. Kapitan ostatecznie zdecydował się na sprytny, choć ryzykowny plan. Mieliśmy udać, że dobijamy do brzegu w pobliżu jednego z nadmorskich fortów wieprza, by ściągnąć w okolice większości wojsk z garnizonu, a następnie popłynąć ku samemu fortowi i odbić go, zanim siły węża zorientują się i zdążą wrócić. Węża? Okej. Okay. Może ma to sens, a może jest to błąd. No oczywiście będziemy grać na najwyższym poziomie trudności. Czas przed... Przejmij siedzibę i czas przed ostatnią bitwą. Czekajcie, jak to było? Bleble. Mieliśmy udać, że dobijamy do brzegu w pobliżu jednego z nadmorskich fortów wieprza, by ściągnąć w okolicę większość wojsk z garnizonu, a następnie popłynąć ku samemu fortowi i odbić go, zanim siły węża zorientują się i zdążą wrócić. Nie, no to tutaj raczej ma być wieprz. I think. No ale dobra, lećmy z tematem, bardzo trudny jest. Fort ma niewielu obrońców, panie, ale zadanie i tak jest trudne. Tak. Trochę może za głośno. A dobra, niech się gada głośno. Wszyscy będą przynajmniej mieli pewność, co ten człowiek mówi. Ależ śmieszna mapa. Potężna mapa, gdzie 70% to woda. No dobra. To jest fort? Jak to jest fort, to aż współczuję budowniczemu. A ten pałkarz tutaj to co to kurde, jaki generał, że on tu osobno jest od swoich pałkarzy? Dobra, czyli musimy... No armia nie najgorsza, myślę, jak na bardzo trudny. Mamy się, tu się nie ma przejść raczej. Ale później my tu mamy siedzieć i się bronić, to będzie zabawne. No dobra, w każdym razie. Tutaj mamy jakieś pikiniery. O! Stoi i strzela będzie znowu. Przygotujcie się na to. Czyli no tu trzeba będzie się przebić, bo tu raczej żadnego przejścia nie ma. No to tam idealne miejsce, żeby stać i strzelać. Zastanawiam się, czy tam... Nie, no tam raczej przejścia nie ma. Nawet ruchome tarcze dostałem. Dobra, zmierzmy sobie prędkość. Czekamy na rozkazy. Kontrol 1. Kontrol 2. Kontrol 3. Pospieszmy się, panie. Wojska z garnizonu wkrótce odkryją nasz fort. Jesteśmy gotowi! Chcecie mi tu przysłać jakąś armię? Przygotowana do miotania, mój panie. Coś mi się... To by było zabawne. Tarcza przygotowana. To stanowisko jest nieobchodne. Wszyscy ruszaj, dupska. O, w pupkę! Wojska z garnizonu powróciły, panie. Znajdują się na końcu plaży. Ale fajnie chłopak się rusza. O. Interesting. Nie, no chyba nam coś tu dadzą nagle z tyłka, no bo to nie wierzę. Jak ja mam to wybronić? Czym? O mój Boże, to trzeba, ale to trzeba speedrun jakiś zrobić z przejęciem tego zamku normalnie. Dobra, damy sobie jakie home. Nie wiem, co ja mam tu robić. Tarcza przygotowana. Na pozycję. Katapulty macie jakie prawie? Katapulty ja będę strzelał chyba. Jak oni idą już na mnie, pomocy! Gwałciciele, ja nie chcę, co ja mam? A, tutaj we mnie strzelają, nie! No ale zpanikowałem troszkę. Ale co ja mam z tym zrobić? Czym ja mam to wybronić, taką wielką armię? No kurde, czym? Przecież to się...
Czy tu trzeba się skitrać może jakoś u góry? No w sumie? Dobra, oni pewnie pewnie sobie przejdą normalnie. Ja bym obstawiał, że jak tam byśmy się schowali, to oni by przeszli do zamku z powrotem. No bo to tutaj to jest jakaś tragedia. No to raczej... To raczej nie tak ma wyglądać. Dobra, zagraj tego jeszcze. Tego nie było, tego nikt nie widział. Fort ma niewielu obrońców, panie. Ale zadanie i tak jest trudne. Już tam idziemy. Ja to się robię od razu. A, bo to się od razu czas przed ostatnią bitwą. A ja mam tylko przejąć siedzibę. To nie, to mamy biegać jak debile. O Chryste. To będzie dość... Pozycja tarczy jest korygowana. Czekajcie, dajcie tam prędkość. Pospieszmy się, panie. Wojska z garnizonu wkrótce odkryją nasz fortel. Ja wiem. Słyszałem, zrozumiałem. Czekamy na rozkazy. Co rozkażesz? Pikiniery, wyjdźcie od razu. To trzeba biec. Ej, to fajne, fajne. To mi się podoba. Dobra, to fajne, że trzeba biec normalnie. Że trzeba. To jest taki czas przed porażką ostatecznie. Dość mocny. To mi się podobuje nawet. Ty, rycerzyki. Inaczej. Ale wystrzeliło. Są tutaj kusznicy. W sumie kuszników jest tu niewiele. Czy też niewielu. No to nie będzie stał i strzelał. No patrzcie, to jest no... Wiem, czas do porażki w takich mapach i nie ma, że stoi i strzela, no. Chcieli to macie, nie ma, że stoi i strzela. No bo tak, nie wiem, co te katapulty mają robić ze swoim życiem, mówiąc szczerze. Chodźcie, rycerzyki. Kto tam jest mordowany? Wy macie zasięg na moich łuczników? Bomba, idźcie tam. Ja wiem, że ta prędkość jest porażająca. Chodźcie. Niech strzelają w tych rycerzy. Pałkarze, idźcie tam na razie. Oni już idą. Wojska z garnizonu powróciły, panie. Znajdują się na końcu plaży. Musimy biec. No w sumie mamy tyle jednostek, że to chyba nie będzie aż takie straszne. Biec. Strzelać. Łomuj pańce. A te katapulty mają. Nie wiem, jak te katapulty idą. Ale tak, to jest raczej misja z cyklu biegnij, lutelku, biegnij. Mamy większą prędkość. Tu przynajmniej jest strzelane. Trzeba pana z wrzącym olejem uruchomić. Urucham się, panie. Dobra, leje. Ustawić się tu, ci przynajmniej się spalą. Raz, dwa, trzy, biegniemy. A, goje mnie! Walcz! Umrzyj! Ku chwale ojczyzny! Kurde, katapulty, nie wiem, co wy tu zrobicie. Chyba idźcie na razie, katapulty. Nie! Serio, to tutaj powinienem się ustawić. I trochę szybciej rozwalimy. Nam home. Może to się jeszcze uda. Zapomniałem, że ruchome tarcze są beznadziejne. Myślę, że są wolne. Katapulty tu muszą coś rozwalić, albo tu moim zdaniem. No już rozwalcie to, bo trochę jednak pójdzie szybciej. Róbcie tu wyłom, katapulty. Róbcie tu wyłom, szybko. Chodźcie. No już, wchodzimy. A, tutaj, no tak. O kurde, oni już tu są? Uciekać. Katapulty, walić tam. Bronić. Zbrojni, bronić. Szybko! Musimy się tu przebić! Przygotować! Gdzie możemy tam wejść niby? Można już? Dobra, wchodzimy! Wchodzimy! Pierdziule! Tutaj szybko! A, rycerze nie przejdą! Dobra, trudno! Rycerze, bronić! Szybko! Dobra, chodźcie tu!
Ej, nie, dołem na pewno nie. Ale dobra, chodźcie. Może zatrzymacie przynajmniej co nieco. Kurde, chyba jesteśmy trochę za późno. Jestem... Gdzie się tam przyblokowali? Kurde, to jak to jeszcze szybciej trzeba zrobić? Szybko przebijać, gdzieś tutaj nie, to trzeba rozwalić to, tylko że ten tu grubasek nam podpali wszystko. Dobra, jest, jestem MVP, ja ich tu zablokowałem w taki sposób, jestem MVP. Kim? Lokusznicy mogą nas powystrzelać. Nie idź. Możecie już tu? Gdzie? Ej, nie ginąć tam. Wejdźcie tu. No było rozwalić bramę chyba jednak. Idźcie rozwalić bramę. Na bramę jednak. My mamy przejąć siedzibę, no to damy radę. Jestem MVP w ten sposób. O. Nie interesuje mnie nic. Jestem cheater, dzień dobry. Tylko jeszcze ta banda musi tutaj wbić, chodźcie pokażę. Lecimy tu. Chodźcie tu. Wiadomość od pieprza. Udało się? A, ja nie mogę. Przejąć? Ja tam nie mogę wejść? To udało się, czy się nie udało? Bo ja tam wejść nie mogę. O, już mogę. Poszukali mnie. A, biegną! Szybko. Na siedzibę. Kurde, nie no, miało być. Jest! Jak oni przeszli w końcu? Nie wiem, ale... No, króciutka misyjka, ale... To jest taka misja naprawdę na styk do zrobienia, no ale jest. Udało. Ale no, jedna misja, jeden to jeden, bardzo mi przykro, moi drodzy. Więcej zobaczycie dopiero pojutrze. Jeśli ten materiał krótki, bo krótki, ale jednak wam się podobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się.